Siema! Witamy Was na kanale Orlik. Jak widzicie, za nami już bardziej świąteczna sceneria, mamy połowę grudnia, ale dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie przygody Lecha w Lidze Europy. Jak wiadomo, przygoda Lecha w Lidze Europy się zakończyła. Dobrze czy niedobrze? Tutaj zdania już są mocno podzielone. Lech bardzo pewnie przez eliminację, grając już od pierwszej rundy. W pierwszej rundzie zmierzył się z łotewską Balmerią, wygrywając 3-0 po dwóch bramkach Iszaka i jedną Szymczaka. Warto dodać, że był to jedyny mecz, w którym Kolejarz był faworytem, bo już w drugiej rundzie Lech Poznań jechał na bardzo trudny teren do szwedzkiego Hammarby. Jednak Lechici postawili się drużynie ze Szwecji i wygrali 3-0, a bramki strzelili Tiba, Kamiński oraz Markwiński. Następnie Lech Poznań poleciał na Cypr, gdzie miał zostać zjedzony przez miejscowy Apollon, a było odwrotnie. Lech Poznań w pięknym stylu zameldował się w trzeciej rundzie eliminacji, wygrywając to spotkanie 5-0, a bramki strzelali dwukrotnie Tiba, Iszak, Kamiński oraz Sykora. Gdy przyszła pora na ostatnią rundę, wszyscy wskazywali Lecha na porażkę. Mecz był wyrównany, ale koniec końców Lech wygrał w pięknym stylu. Kolejarz zasłużenie wygrał 2-1 po bramkach Ramireza oraz Puchacza, a dla zespołu Charleroi trafiał Fal. Skoro mamy eliminację za sobą, przejdźmy do fazy grupowej, gdzie już nie jest tak kolorowo. Co prawda, gra Kolejarza w pierwszych trzech spotkaniach w grupie wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Widać to szczególnie w meczu z Benfiką, gdzie chociaż przegrali, spotkanie było bardzo wyrównane. Następnie na wyjeździe w Glasgow przegrali 1-0 z Rangersami i po prostu chyba w tym meczu zabrakło szczęścia, bo mieli dużo sytuacji, ale nie mogli wykorzystać, no i się zemściło. Pierwszą rundę fazy grupowej Lech bardzo pozytywnie zakończył, bo wygrał aż 3-1 ze Standardem Liège. Do tego momentu wszystko szło jak należy, lecz niestety w kolejnych meczach coś się po prostu posypało. Te trzy mecze Lech zagrał w bardzo słabym stylu. Przeciwnicy kontrolowali całe mecze i Lech Poznań pożegnał się z hukiem z Ligą Europy. Czy ten sezon w pucharach był udany? Zdecydowanie tak. Polskie kluby bardzo rzadko kwalifikują się do europejskich rozgrywek, ale zaszedł aż do fazy grupowej, gdzie pokazał się w bardzo dobrym stylu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku i jednocześnie to było na tyle w naszej serii Lecha Poznań europejskich pucharach. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w środę. Cześć!